Siemaneczko, widzowie, witam w kolejnym odcinku z G4 Skins na moim kanale. Jak to co odcinek z G4 Skins, możecie wygrywać skiny na odcinkach i do tego tworzyć przed dla mnie skrzynki. Twórzcie skrzynki, nazwą Eldar coś, a je potem na odcinkach specjalnych będę otwierać. No i dzisiaj do wygrania są dwie dual berety, więc co? Co trzeba zrobić? Łapka w górę, subik, komentarz i fajnie się wbili z kodem Eldar na stronkę. Co daje kod Eldar? Kod Eldar daje wam na start darmową skrzynkę Milspec, więc bardzo spoko, jeżeli kodu jeszcze nie używaliście. I dodatkowo macie 10% bonusu przy znaczy 5% dodatkowego bonusu przy doładowaniu i tu mnóstwo nawet odpłatności, więc bardzo fajne opcje, dużo trochę tego jest, jakieś pejsy w karty, bliki, smsy tak dalej, macie tutaj nawet dzienny bonusik, co nie możesz za darmo rolować skrzynkę, polecam, i do tego jakby tu było levelować konto, jakieś skrzynie bonusowe, trochę tego jest, event i tak dalej. A my co dzisiaj robimy? All hands on deck! We're sailing the pirate swamp! Move your wings! Fill this ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! We need skins only! Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap! The best CS2 skin exchange! Use the promo code on screen to get some free treasure! Dzisiaj wyzwanie od 20 zł do kosy, czyli klasyczne na G4. Postaramy się coś wygrać, zapraszam też na inne odcinki, bo można zgarnąć tam też skiny. I co, a my lecimy, no już bez przedłużania. Dajmy sobie kilka tych skrzynek po 4 ziko, po prostu zróbmy coś takiego, pyk, pyk, pyk i spróbujmy naszego szczęścia na 5 skrzynkach. Oczywiście bierzemy na 4 osoby. Od razu sobie tutaj chyba przywołamy boty, okej, ale coś do nas dobija, dobra, to nawet botów nie zdarzę przywołać, już tutaj mamy dwóch użytkowników, bo tutaj boty po czasie dołączają, więc naprawdę szybkie tempo, ale to mi się podoba, to mi się podoba. Zobaczymy, jak to nie są widzowie, to oby nie wygrali, a jak to są widzowie, to mogą ze mną wygrać, wtedy to jest zrozumiałe. Szymonek V2, okej, pierwsza skrzynka, nie zaskakuje nikogo, niczym fajnym, okej, to skrzynka typu albo coś fajnego, albo słaby skinek. Tu Famasik widzę, ale on też, no, trochę kosztuje, myślałem, że on będzie wart jakieś 3 złota, to faktornie też siadł. Dobra, UMP-ki. No też jeden UMP-ek, nie jakiś strasznie drogi poleciał. Teraz MP7-eczki. Tutaj ten MP7-eczka też troszkę kosztuje. O, tamto też trochę kosztuje, to się nie spodziewałem. Ten jakiś Groundwater. I P2000, no nam to chyba nic nie siadło w tej bitwie. No to MP7 nie najgorsze i ta P2000, ale bez szału. Wygrywa tu kolega 6 dyszek z 2 dych, w sumie fajne. No i zawsze to macie nagrodę pocieszenia, tak? Tylko tym droższa bitwa, to tym lepsze te nagrody. Tym tańsza, to tym słabsze. Ale zawsze jest to coś bonusowego, co się dostaje. No dobra, lecimy inaczej. Może zróbmy, nie wiem, z 3 skrzynek 5-7 może, chociaż 5-7 nie są ciekawe. Może zróbmy USP-ki. O, dajmy sobie do tego. Co, Glocki i coś taniego musimy dać za 4 z kawałkiem. Co by tu znać? Dobra, dajmy tego. Albo nie, ten dolar nie. Dajmy to po prostu. To zróbmy coś takiego. Oczywiście 4 graczy. Od razu klikam przywołaj boty, może do nas wbiją użytkownicy, może nie, jak nie, to nie, to lecimy sami. No i co widzowie, jak to co odcinek, fajnie by było dzisiaj wygrać Kosici, nie zawsze się udaje, czasem się udaje, czasem się nie udaje, no tak to czasami bywa, nie zawsze się wygrywa, więc miejmy nadzieję, że dzisiaj nam trochę szczęście tutaj do nas oczko otworzy i coś tutaj wygramy. Póki co pod crusher bardzo ładnego uspa drop, znaczy ładnego, no nie siedzi mi, ale drogiego. Oj, chyba wygra to ten bot crusher, bo cały czas dobrze dropi, no też fajnie poleciało. No ale no, tutaj fejdzik jakby jeszcze poleciał. No nie, no bot crusher tutaj zdominował leciutko nas, że tak powiem. Ale ej, stwórzmy tą bitwę jeszcze raz, bo nie było najgorsze. Stwórzmy tą bitwę jeszcze raz, przywołajmy boty, nie była taka tragiczna, tak, jak na dwie dyszki. Więc możemy jeszcze raz tutaj naszego szczęścia spróbować. Link oczywiście do strony, jeżeli ktoś chce zajrzeć, będzie w opisie. I lecimy. O, boty teraz wszystkie dołączą. Dobra, są. I zobaczmy, co tutaj poleci w tej bitewce naszej. Fajnie by było coś spoko tutaj dostać. USP moc siły tu widzę poleciał. Okej, to jest ładny. Znaczy ładny, no. Tu zależy od guścików. Tu zależy od guścików. Czy on jakoś super mi siedzi? No nie, nie wiem, czemu tak powiedziałem. Z automatu jakoś tak. Ale ładny cenowo, jeżeli chodzi o skiny. Bardziej możliwe, że... O, już koniec bitwy, dobra. Ta bitwa była słaba, no, ta bitwa była słaba, dobra, lecimy inaczej. Znaczy to była ta sama bitwa, ale słabo po prostu podropiło. Dobra, dajmy sobie MP9, co P250, czy jakiś forest, dobra, MP9 i foresty może, zróbmy coś takiego. Pyk, równe dwie dyszki, klasyk, 4 osoby, dwie tylko skrzynki, więc spróbujmy
pójść w coś takiego. Może tym razem, może coś takiego tutaj nas zaskoczy i pójdziemy na oczywiście wyższy budżecik. Miejmy taką nadzieję, że tak się oczywiście stanie. Bot Henry, bot Arnold, bot Jerry. Dobra, spróbujmy naszego szczęścia. Pierwsza bitwa, tu widzę, że... Co to jest? To co to za MP9? No powiem wam, że nie spodziewałem się takiej ceny. Ej, no naprawdę... Fajne MP9 cenowo. Dobra, jeszcze raz. Muszę powtórzyć ten numer, widzu. Bo no, nie będę tu oszukiwać, ale te MP9 mnie trochę skorciło, jak zobaczyłem, ile kosztuje. Fajny dropik, co by tutaj nie mówić. Przygarnąłbym taki teraz. No, z takim dropikiem możemy już fajnie pójść dalej. No, te MP9, no, coś tutaj. O kurwa, tutaj trzy sobie fajne dropy dostały. Hydra, tutaj ja dostałem tego mount. No nie, no ale chyba nie wygramy tej bitwy. No ale unlucky dzisiaj widzu. No cóż, ale ta bitwa mi siedzi. Ta bitwa mi bardziej siedzi, już powiem wam. No i co, to było tyle w tym odcinku, zapraszam też na inne odcinki, widzowie. Dzisiaj niestety, no nie udało się, dzisiaj niezbyt lucky. No ale cóż, nie zawsze się da to wygrać. Trzymajcie się, życzę wam miłego dzionka. Zostawcie lajka w górę, cześć.